Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marszałkiewicz in the Catchpole, znajdujemy się w warszawskim Centrum Atletyki. Ja sam trener Robert Jorz, witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. No burza od środy trwa w mediach społecznościowych. Fani zobaczyli post jeden, post drugi. Zaskoczeni, nie wiedzą co się dzieje. Myślą, że jakieś awantury, konflikty. Wczoraz rozmawiałem z Arbim, z Anzorem. Powiedzieli, żadnych konfliktów, żadnych awantur. Po prostu zmiana na stanowisku head coacha. Jak trener przede wszystkim ocenia to wszystko, co się wydarzyło i czy trener jest... Bo trener sam podjął taką decyzję, więc zaskoczony nie jest, no ale skąd ona się przede wszystkim wzięła, czemu akurat teraz? Znaczy, no, chodzi głównie o czas, jaką tą funkcję ja pełniłem, to jest 7 lat, więc zmiana była potrzebna. I po prostu jest nowy head coach, nowy on sobie dobiera nowy sztab trenerski, tak jak on uważa. A ja sobie troszeczkę tutaj będę na to się popatrzę z boku. Pracuję dalej z zawodnikami, z którymi pracowałem. Zmiany są tylko, jeśli chodzi o Karolinę Owczarz i Daniela Omielańczuka. Z tych zawodników, z którymi pracowałem, oni będą już teraz pracować, wychodzić do walki jakby z Anzorem, reszta zostaje tak jak była. Poza tym, że trochę w treningach tam się zmieni, że kto inny będzie prowadził, myślę, że się nic nie zmieni. A z perspektywy trenera ta decyzja była podyktowana tym, że chodziło o wyniki, o jakiś brak pomysłu, dlaczego ta decyzja akurat teraz, a nie wcześniej, później? Że wyniki są półrocze, jest dobre. Jest seria zwycięskich walk. Tymek jako, no tutaj Hubert już pod nowym jakby kierownictwem walkę przegrał. Natomiast ja zakończyłem serią wygranych. Makronowski, Łopaczyk. Wcześniej było KSW niezbyt udane, ale tutaj było, tu już jest moim zdaniem półrocze dobre. Był Janek, dwa razy obrona Marian, no dobrze. Moim zdaniem dobrze. Jakby trener w ogóle w takim razie podsumował swoje rządy, że tak powiem, no bo pas UFC jednak ciężko zdobyć. Życzę tutaj następcą, jakby, żeby przynajmniej udało się tyle, co mi się udało wypracować, nie? I jeżeli uda mi się przebić, no to Chateauba. No, przebić to dwa pasy UFC trzeba by zdobyć chyba. Chateauba ale nie też jakby no tu wiatr wiał dobrze w żagle, też trzeba to powiedzieć. A trzeba umieć też jakby pracować pod wiatr. No, trener zostaje w klubie, rozmawiałem z Arbim Anzorem. Jest jakiś taki pomysł, zrozumiałem, że zrobienia czegoś takiego trochę nowoczesnego, czyli trener był jako head coach. Było tak, że trener nie był w stanie być w dwóch miejscach naraz. Czasami trzeba było z Mińska lecieć do Łodzi, czasami dwie, trzy gale jednocześnie. Trenera nie mogło być wszędzie. No i Anzor, z tego co zrozumiałem, wcale nie chce być wszędzie. Chce się podzielić tą pracą, tak, żeby zrobić to trochę w stylu nowoczesnym, czyli różne ekipy będą pracowały z różnymi zawodnikami. Nie wiem jak oni, ja mam swoich zawodników, z którymi wiem, że dalej pracuję. Co do reszty jakby pomysłów, nie wiem, bo ustalają sobie oni to sami i z tego co wiem, to Adam nie będzie prowadził jiu-jitsu, Bartek chyba też nie będzie prowadził zajęć, będą nowi, ale to jest normalne, robią swoich prowadzących, którzy z nimi współpracują i za to odpowiadają. No zobaczymy, poczekamy na efekty, co będzie dalej. No wiadomo, że decyzja zawsze jest po stronie zawodnika, czyli... Jest, co mi daje. Jestem wolnym strzelcem w tej chwili i mogę pracować na zewnątrz. Mogę się związać z kimś, kto się chce przygotować do walki poza klubem. To jest jakby plus całej tej jakby operacji. Czyli trener zostaje w WCA, natomiast... Zostaje w WCA, pracuję z tymi, którzy jakby tu mamy jakby główną swoją jakby bazę. To jest zresztą ustalone z właścicielami, on wypytywał jakie... Decyzję podjął właściciel, nie zawodnicy, tylko właściciel. Wiadomo, Arbi jest jakby rodziną. Związany tutaj rodzinnie z władzami klubu, więc tutaj jakby poszło w tą jakby stronę, bliższa koszula ciała. Ale jakby do brzegu dobijając, gdzieś mi tam właśnie przebił taki pomysł, żeby to bardziej porobić troszkę bardziej z boku i czy to nie będzie lepszy efekt, bo będę mógł wyjść na zewnątrz, będę mógł pracować też z innymi. Na tą chwilę, no dopóki byłem head coachem, no nie wypadało szykować kogoś
boku, który by się potem bił z kimś od nas, tak? Rozumiem. Natomiast no też chyba nie będzie takiej sytuacji, że trener będzie trenował kogoś, kto walczy z kimś z WCA, w sensie, no bo trener jak jest tu na miejscu, no to ma podgląd wiadomo na springi, tak? Czy to wchodzi w rachubę? Na razie nie ma takiej sytuacji, wszystko ma, no jakby od rangi walki będzie zależeć i wtedy mógłbym wtedy na ten czas przygotowań gdzieś tam się skupić już na przygotowaniach tamtej osoby, tu się wtedy nie pojawiać. No ale to już jakby to technicznie do rozwiązania. Mieliśmy sytuację, gdzie dwóch się biło, którzy tu trenują i daliśmy radę, więc tutaj myślę, że też sobie z czymś takim uda się zaradzić. Nie są to też jakieś, jeżeli chodzi o personale, jakieś takie olbrzymie zmiany, no bo na przykład trener Robert Słodkowski zostaje. Czyli w zasadzie, jeżeli chodzi o chyba o Janka, to w ogóle narożnik się nie zmieni. Z tego co jest mi wiadomo, zostaje tak jak jest stały team i pracujemy dalej. No to jakby jest logiczne, jak coś działa, to się tego nie zmienia. Tak samo u Mariana, Damian, Albert. Tak jak mówiłem, zmiany tutaj poszły Karolina i Daniel. No to jest ich wybór, ich jakby droga. Życzymy jakby sukcesów i nie będziemy jakoś tam nad tym tego przeżywać, bo co. Zapytam w takim razie o Kamila Gniatka. Bardzo dawno go tu nie widziałem. Wiem, że zajmował się swoimi sprawami, prywatnym życiem, no ale mówi, że chce Kamil, wrócić. Kamil wraca po kontuzji, bo po kontuzji kolana miał zerwany ACL. Operacja się udała, przeszedł rehabilitację, powoli wraca do treningu. Na jesieni można się spodziewać jego występu. Prawdopodobnie będzie to walka w organizacji FEN, trzeba będzie wypełnić kontrakt. Dogadamy się tutaj z Pawłem Jóźwiakiem i zrobimy walkę, a dalej wypełnimy kontrakt, a dalej zobaczymy, co dalej, jakie będą. Usiądziemy i się zastanowimy. Jeżeli chodzi o... Podstawowa sprawa, musimy wygrać tą walkę, nie? Bo na pewno przeciwnika dadzą nie z łapanki, nie z ulicy, tylko kogoś postawią, kto będą chcieli dobrej walki, bo wiadomo, Kamil daje show i potrzebny jest drugi do tańca i dadzą kogoś dobrego. No jak ja miał to zostawić, dałbym rewanż z Szymonem Duszą, no była genialna walka jednak, ze zwrotem akcji na koniec. Zobaczymy, nie? Jest jakaś tam w powietrzu propozycja, nie jest to Szymon Dusza. Nie jest to Szymon Dusza. No szkoda. Nie będę odkrywał kart, bo może za wcześnie. Ale też by się szykowało efektowne widowisko. Jeżeli chodzi o Janka Bochowicza, no to Janek tam widzieliśmy wczoraj na traktorze, jeździ, ale wraca niebawem do treningu. Są żniwa, także jest zaangażowany. Cóż, życzę jakby udanych żniw, obfitych. Urodzajnych się mówi, urodzajnych, no nie, życzymy wszyscy. Wraca w czwartek, tutaj będzie pracował z Siergiejem. Siergiej się szykuje do walki, opas Glory. Też jakby tutaj się pojawia, będzie pomagał. Janek w tej chwili pomaga jemu, ale generalnie pod stójkę będzie tutaj pomagał Jankowi, jeżeli by doszło do walki z Prochaszką, jak najbardziej by się przydał do pomocy. Pomagał przed walką z Rakiciem, obciążał Janka jakby takim bokserskim sparingiem. No to efekt widzieliśmy, było całkiem to wyglądało fajnie. A w ogóle jest bardzo, bardzo umiarkowanie, średnio trener zadowolony z tego występu z Rakiciem, wszystko wyszło tak jak miało wyjść? Macie no poza drugą rundą, gdzie za długo dał się kontrolować w parterze, no wszystko szło jakby zgodnie z planem, z ustaloną taktyką. Miała być okopywana noga, wyłączana jego jakby mobilność. Miał chodzić lewy prosty, pojedyncze kontry i to wszystko wchodziło, się udawało. Ja myślę, że on otrzymał, przyjął. Tak jak się dobrze ktoś tam przyjrzy temu, ja to mówiłem jakby w Polsacie, w studiach się dobrze przyjrzymy tej końcowej akcji, to dostał lewy sierp, lewy prosty i po tym jakby na chwilę stracił równowagę. On stanął przez to, że tą nogę miał skupaną, stanął na drugą, która miała jakąś tam wcześniej kontuzję i po prostu poszło, ale to jest wynik jakby
nie jakiś tam łódź szczęścia, który Janek fartem trafił, no nie, że przegrywał całą walkę i gdzieś przeciwnik skręcił. No, konsekwencja jakby taktyki, którą realizowaliśmy, trudy walki, których nie wytrzymał. To się zgadza. Jakby trener ocenił te szanse na... Santos z dwoma jakby zerwanymi więzadłami się bił. Oczywiście kontuzja nierówna, ale z dwoma zerwanymi jednym i w drugim kolanie dokończył 5 rund. No. Także to także już to zależy jakby od motywacji jakby zawodnika, który doznał kontuzji i odporności na ból, na zniszczenia, które może zadać przeciwnik. Wiadomo, że trener nie może nic zdradzić, to tylko zapytam, czy już jest jakiś konkret, już coś wiadomo odnośnie przyszłości Janka? No, odnośnie przyszłości do Janka, no, pozycja jest do negocjacji bardzo dobra, walka wygrana jako eliminator, więc czekamy, prawdopodobnie tutaj wszyscy czekają na walkę, jak ona będzie wyglądać i kto wygra, Smith Ankalaev. I pytanie, no nie wiemy co się zdarzy, czy jest 50-50, czy minimalnie na Ankalaeva można bardziej wygraną liczyć. No też nie jestem jasnowidzem. Może być tak, że wygra Smith i wtedy tam jest mocne jakby poparcie dla jego. Może być tak, że się pewnie przed Janka. Ale zobaczmy, poczekajmy spokojnie i czy jeszcze jeden dodatkowy eliminator jakby, no ale to nie jestem jakby jasnowidzem, nie wiem jakie. Moim zdaniem czekają na tą walkę i zobaczą co się wydarzy. Będzie efektowny knockout, jakiś taki bardzo widowiskowa walka, może być tak, że trzeba będzie jeszcze poczekać. Oby tak nie było, jeżeli dadzą nudną walkę, no to poczekajmy wtedy na decyzje, jakie zapadną. No ostatnio Ankalaev dał nudną walkę, więc może będzie taki tym razem. Tu też będzie się bał parteru, będzie się bił zachowawczo, nie będzie się otwierał na 100%, nie, w tej stójce nie będzie szedł bardzo, bardzo ofensywnie, będzie... bardzo dobry w parterze przeciwnik, także będzie musiał być ostrożny. A jak trener ocenia to wypowiedź Janka i ten pomysł w ogóle na to, żeby nie wejść, a zejść do Adesani? Pozwolę sobie nie komentować. Jest czego to zbijać, bo to trzeba było chyba coś uciąć. Pozwolę sobie tego nie komentować. Pomysł jak każdy inny. Nie wiem, jak do tego się odnieść, bo ja z nim o tym nie rozmawiałem. Nie, bo to jest proste, no bo trener widzi ostatnie godziny zbijania wagi. Znaczy to w ogóle jest realne, mi o to tylko chodzi, no bo sens walki to okej, rewanż zrobić, fajnie, ale... Moim zdaniem będzie to bardzo trudne do... Chodzi o wagę. Bardzo trudne do zrealizowania. A odwrotnie, to Usman do Janka, on coś tam mówi, że nie chce się bić z Adesanią, wiadomo. Mówi, że robi Edwardsa, no i on chce bić się w 9-3. To jako ekstra fight, jeżeli finansowo strony się spotkają i to dlaczego nie? No teraz w takim razie na koniec się zapytam... To w kategorii półciężkiej, jeżeli strony się spotkają jakby odnośnie warunków walki, terminu, to czemu nie? W takim razie zapytam o walkę, która ogłoszona nie jest, nawet dużo się o tym mówi, czyli oczywiście Marian Ziółkowski, Saladin Parnas. Trener w której kategorii wagowej wolałby, żeby ta walka się odbyła, jeśli do niej dojdzie? Catchweight, ale nie wiem kto stawia na szali i... Bo Marian obronił pas tyle razy, że tak naprawdę nie powinien, to Saladin powinien postawić pas na szali, ale żeby to zrobił, to trzeba było do niego zejść. Teraz pytanie, czy tu też jest jakby, nie? Marian jest bardzo, bardzo mocno jakby przy tym, jeszcze to widać jakby wizualnie na tej wadze, że tam też nie ma za bardzo z czego... Z czego ciąć? Chłopak 1,85 m, w sumie jest dobrze, jest szczupły, ale jest dobrze zbudowany, także tam trzeba by było usiąść ze sztabem całym, z dietetykiem, z trenerami od przygotowań, czy to nie osłabi na tyle, żeby walki po prostu głupio nie oddać przez warunki po prostu fizyczne, przez to, że będzie wyczerpany zbijaniem wagi. Myślę, że na tyle on jest jakby mocny i te zbijanie wagi ma jakby tą taką silną wolę, że to wytrzyma, ale pytanie, czy będzie w stanie dobrze walczyć.
No to w takim razie czekamy na rozwiązanie tej sytuacji, no aby wybrali kategorię. No ja bym chciał, żeby to było 6-6, no to właśnie tego Mariana chodzi, czy on jest w stanie tyle zbić, kurczę, bo tylko o to się martwię, no bo w lekkiej kategorii niekoniecznie musi być Marianowi łatwiej, no bo on będzie cały czas zbijał. No, oczywiście tu jeszcze, bo nie wymieniłem Mariana chyba, tak? Dziółkowskiego jako tutaj czy wymieniałem, ale już nie pamiętam. Wiadomo, dalej jakby... No tak, tak. Nie, no tylko Daniel i Karolina jakby tak, zmieniają. Daniel sztab dalej zostaje tak, jak był. Szykujemy się i... No czekamy jakby na więcej detali odnośnie walki. W jakiej kategorii, czy opas, czy po prostu super fight, albo po prostu zrobić super fight. Gdzieś spotkać się w połowie, zrobić super fight i bez pasa żadnego. Bez pasa i... Też jest jakaś opcja. No dobrze, ja chyba wszystko wiem. A no, Damian się przeprowadził do Warszawy już na stałe zupełnie, nie będzie tylko wynajmował. To jest tam historia życia, Damian, także... nie no, pewnie jakiś czas będzie, jak się przeprowadził, to zaraz znowu nie będzie wracał, ale pewnie jakiś czas będzie. A czy na stałe osiądzie, nie mam już takiej już wiedzy. Ale chyba wygodnie, jak jest zawodnik na miejscu, a nie to takie cały czas kursowanie w tej sprawie. Myślę, że tak. Natomiast też jak przyjeżdżał na przygotowania, to też nie było źle. No. A wiadomo, tutaj rodzina przy sobie zawsze lepiej. Jakby też nie do końca tej względy przygotowania, jeszcze wokół były inne sprawy, które jakby tutaj ściągnęły ich jako rodzinę do stolicy. Także to już z Damianem trzeba na temat tych przyczyn z Damianem. No tutaj, a to też o Tymka, bo sukces, jakby nie patrzeć, zwycięstwo, to bardzo trudna walka na Babilonie w osobliwej scenerii, ale chyba lepsze niż ostatnio mieli panowie i panie w Kielcach, bo tam było dość duszno, trochę padało i tak dalej, tutaj chyba było trochę lepiej, dużo naprawdę ciężki przeciwnik, no Tymek robił co mógł, no nie dało się skończyć przed czasem. Znaczy tak, w pierwszej rundzie była kontuzja, złamanie podstawy trzonu piątej kości ręki, z tego co dobrze pamiętam. Tymek teraz jest już po operacji, będzie pauzował, ale na późną jesień ma być gotowość do walki o pas. Operacja się udała, także teraz tylko rehabilitacja, za jakiś miesiąc można już powoli zacząć trenować. Sama jakby walka, no założenia taktyczne, jakby tu, żeby się nie popełnić tych błędów, jak z Wawrzyniakiem, z Piotkiem, który popełnił, że poszedł na otwartą wojnę. I tam po prostu dostał kontrę i to jakby ustawiło całą walkę. Tutaj jakby, żeby tu chłodzić go cały czas, żeby nie szedł na wariata, to się udawało. No wiadomo, tam ze dwa razy się tam zapomniał, ale generalnie był doskok, odskok i manewry na nogach po klatce. I to tak miało wyglądać. Nie widzieliśmy też dokładnie, jaki jest przeciwnik z Brazylii, czy jest mocny parterowo, ponosi był tam czarny pas, no ciężko powiedzieć, natomiast przeciwnik był, pokazał się kickboxerem i po prostu wojna była kickboxerska, bardzo ładne, bardzo fajne widowisko dali i no, walka się podobała. No to w takim razie ostatnia rzecz, najbliższa walka, z kim i kiedy? Kiedy byli tutaj w narożniku? Piątek w Kołobrzegu? Piątek w Kołobrzegu, jakby no tutaj Marcin jedzie z narożnikiem beze mnie. Tutaj jakby rozmawialiśmy tutaj, żeby trener pomógł tutaj w przygotowaniach, natomiast ja już tam narożnik sobie wezmę ze sobą, żeby trenera tutaj nie obciążać. I no co, no życzymy powodzenia. No to jako WCA oczywiście startuję. Z weteranem jedzie tam walki MMA z Robertem Trendowskim. Jako główny jego tam trener i jedzie trener od zapasów Robert Roszkiewicz. Także z takim narożnikiem tam stanie i będzie się bił. To jest najbliższa walka. Następna to jest Karolina, no to i Daniel, ale to już szczegóły jakby z Anzorem i z nimi. To trenera najbliższy narożnik kiedy? Najbliższy narożnik. No, taka przerwa nas czeka no, chyba. To było intensywne pół roku, także przerwa dobrze zrobi. Też jakby tutaj to tak jak mówię, popatrzę na to wszystko z boku, co będzie można też jakby w pracy indywidualnej, jakby będę wiedział, co będzie można poprawić, na co zwrócić uwagę, czego nie trzeba robić. I taka będzie moja tutaj rola. Tak jest.
No w takim razie wszystko wiemy. Życzymy sukcesów kolejnych, kolejnych zwycięstw. Niech WCA rośnie w siłę bez względu na to, no bo to jakby wszystkie zwycięstwa Polaków są dla nas najważniejsze, żeby to szło do przodu jak najlepiej. No oczywiście czekam na dobre wieści, chodzi o Dzianka. Niech to będzie najlepiej Prochaska. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, co mogę tutaj radzić. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekamy na rezultat walki i jakby jej przebieg Ankalaev-Smith. I potem będzie można więcej powiedzieć. Tak jest. Dziękuję bardzo za wywiad.